Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Bezsenna środa w czwartek, a to wszystko dlatego, że dopadło mnie przeziębienie i mam nadzieję, że mi wybaczycie dzisiejsze chrypanie. Zabieram was do Australii, na północ, na mokradła, gdzie nawet krokodyle szczekają. Mam dla was zjawiskowy, bardzo mroczny kryminał i jednocześnie patronat Wielkiego Buka od wydawnictwa Amber i jest to miasteczko Crimson Lake, Candice Fox. W ramach ciekawostki powiem wam, że powieści Candice Fox są tak znane, są tak popularne i są tak lubiane, że sam James Patterson, tytan kryminałów i thrillerów, wybrał ją jako współautorkę swoich książek. A po tym australijskim mroku, jeszcze więcej australijskiego mroku, czyli wybrałam dla was trzy naprawdę świetne australijskie powieści, a w zasadzie powieści o Australii. Ted Concafy to były policjant oskarżony, ale nieskazany za gwałt i uprowadzenie 13-letniej dziewczynki. Amanda Farrell natomiast to zabójczyni, która już odsiedziała swój wyrok, a która teraz założyła agencję detektywistyczną, by jakoś wiązać koniec z końcem. Kiedy trafia jej się sprawa zaginięcia miejscowego pisarza celebryty, Amanda wie, że najlepszą osobą, do której może się tutaj zgłosić, jest właśnie Ted. Ted, którego sprawy nigdy nie wyjaśniono, nigdy go nie zrehabilitowano, ale odrzucono go, napiętnowano, a jego prześladowcy dotarli nawet do Crimson Lake. Czy tej parze straceńców uda się nie tylko rozwiązać zagadkę zaginięcia, ale także wymazać własne winy? Kiedy dotarłem do Crimson Lake, ludzie nie tylko nie byli zainteresowani wiadomościami z wielkiego miasta, ale okolica wydawała się taka, jakby czas się w niej zatrzymał, kawałek fundamentów cywilizacji próbującej wygrać z dżunglą, która chce je połknąć. Mech i pnącza rosły na każdej dostępnej powierzchni. Wzdłuż rzeki przykucnęły walące się domy z ziejącymi od drzwiami, a spoza bujnego listowia nie widać było ani kawałka cegły czy drewna budowlanego. Miasteczko wchłaniało wszystko, co złe w życiu człowieka. Nieustanna wilgoć, regularne deszcze, rzeki i jeziora nabrzmiewające, wgryzające się w pobocza dróg zmywały historie, oczyszczały grzechy. To miasto próbowało pochłonąć samo siebie. Wpadłem w jego ramiona. W przypadku miasteczka Crimson Lake nie chcę zdradzać wam zbyt wiele, dlatego że to naprawdę doskonały kryminał, ale mam dla was w zamian pewną ciekawostkę przyrodniczą. Czy wiecie, że krokodyle szczekają? Tak, kochani, wydając siebie właśnie w takie odgłosy podobne do szczeknięć i w ten sposób siebie nawołują, ale pod wodą porozumiewają się infradźwiękami. Co więcej, krokodyle, te australijskie, chociaż podejrzewam, że inne również, są zwierzętami terytorialnymi, są samotnikami, a to oznacza, że zarówno siedzą, polują, jak i pływają w jednym określonym obszarze. Jakby tego było mało, krokodyle lubią rutynę, są z założenia leniwe i na przykład zamiast zapolować na wielką zdobycz, tracić energię, lubią siedzieć sobie w krzakach, zaczaić się tam, grzać na słonku i polować na ptaki wodne. A jeśli chodzi o ataki na ludzi, w powieści patolog mówi, że jeszcze dotąd nie spotkała się z ofiarą krokodyla, ale postanowiłam zweryfikować te treści i sobie sprawdzić tak z czystej ciekawości. I okazało się, że w ostatnich 50 latach na terenie Australii doszło do 65 niesprowokowanych ataków krokodyli na człowieka. Nie wiem, jak się ma to w założeniu do śmiertelności po tych atakach, ale taka dla was właśnie ciekawostka. A o krokodylach wspominam wam oczywiście nieprzypadkowo, dlatego że w miasteczku Crimson Lake krokodyle wraz z mokradłami stanowią integralne tło dla fabuły. A jeśli chodzi o samą Australię, to powiem wam, że ma ona dla mnie taki nieodparty, mroczny urok. Podobnie jak w przypadku Japonii, taki Australia jest dla mnie krainą dziwów i niesamowitości. Miasteczko Crimson Lake w jakiś sposób udowadnia te moje obawy i moje założenia, dlatego że Candice Fox idealnie pokazała gorączkę, która trawi północne mokradła. Pokazała ludzi skazanych, przeklętych. Pokazała też miasto, które aż prosi się o zbrodnie. Nie wiem, jak to do końca wytłumaczyć, ale Australia ma w sobie coś surowego, coś brutalnego, coś bardzo tajemniczego. I można to nawet dostrzec w popularnych filmach, chociażby pierwszy Mad Max, który jest diabelnie brutalny i okrutny. Kontynuując tę myśl, Wolf Creek, który jest jeszcze do tego oparty na faktach i o prawdziwe wydarzenia. Wersja filmowa, jak i książkowa, Pikniku pod wiszącą skałą, który jest niesamowicie tajemniczy, a do tego jeszcze Długi Weekend, który całkowicie mnie zaskoczył i wyprowadził z równowagi. I mogłabym tak jeszcze wymieniać. Takie właśnie specyficzne jest również miasteczko Crimson Lake. Tacy również są jego bohaterowie. Skazani straceńcy, napiętnowani, naznaczeni i tutaj nic nie jest jednoznaczne i to naprawdę robi wrażenie.
Moim zdaniem czytelnik, szczególnie czytelnik polski, nie miał jeszcze do czynienia z takim rodzajem kryminału. Pierwszy tom kryminalnej serii z Tomem i Amandą jest idealnym i bardzo brutalnym wprowadzeniem do historii, która ma jeszcze sporo niewiadomych, a do tego udowadnia, że kryminał z Antypodów to jest prawdziwa kopalnia budzących grozę opowieści. No właśnie, więcej Australii i zacznę tutaj od pikniku pod wiszącą skałą John Lindsay, który został genialnie zekranizowany przez Petera Weira. Jest to opowieść na granicy jawy i snu, która bardzo długo była traktowana jako wręcz prawdziwa legenda, a opowiada historię trzech zaginiętych pensjonarek i nauczycielki podczas pikniku w 1900 roku. Jest to oniryczna i niesamowita historia, która pozostawia po sobie niemały ślad i dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście na przykład posłuchać w jedną z bezcennych śród właśnie o pikniku pod wiszącą skałą. Drugim tytułem są Ścieżki Północy Richarda Flanagana i to jest tytuł, który co ciekawe doceniłam dopiero po czasie, długo, długo po lekturze. Australijski lekarz podczas II wojny światowej trafia do obozu jenieckiego, do japońskiego obozu jenieckiego podczas budowy kolei śmierci. Jest to opowieść o człowieku, który co prawda przetrwał, ale został zniszczony na zawsze. A na koniec Człowiek Nietoperz UNESBO, czyli kolejna pozycja, jeśli szukacie lekkiego kryminału. Jest to pierwszy tom tak uwielbianej serii o Harrym Hole'u, który jest typowym skandynawskim kryminałem, ale dzieje się właśnie w Australii, a całość idealnie spowijają aborygańskie legendy. I to wszystko na dziś. Za możliwość patronowania tej naprawdę niesamowitej australijskiej powieści, jaką jest miasteczko Crimson Lake, raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Amber. Was, kochani, zachęcam do zaglądania na bloga, bo tam już od wczoraj czeka również recenzja na was. Co jeszcze? Pamiętajcie, żeby dać łapki w górę, jeśli podobał wam się ten filmik. Raz jeszcze ogromnie wam przepraszam za moje chrypienie dzisiaj, ale no nic nie mogę na to poradzić. Zapraszam was również do odwiedzania moich mediów społecznościowych, a my widzimy się już jutro i na wielkiego buka zabita wiosna. Do zobaczenia, pa pa!